Witam wszystkich, ja nazywam się Hinsul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać moją bitwę, którą ostatnio właśnie miałem na E5. Tak, gram E5, staram się wbić 3 odznaki i powiem wam, że czołg bardzo mi się spodobał ostatnimi czasy. Naprawdę jest dość grywalny, dość twardy przeciwnik w porównaniu właśnie do innych heavy tanków na tym poziomie. A szczerze powiem, może też śmiało konkurować z czołgami średnimi. Z tego względu, że w miarę dobry przeładunek, fajnie jeździ i naprawdę sporo odbija. No i cóż, gramy na mapie Bagno. Bitwa standardowa. Mapa oczywiście po zmianach. Powiem tak, dla mnie no zmiany i na dobre i na złe. Troszeczkę człowiek się przyzwyczaił do tamtej mapki właśnie. Teraz jest dość dużo takich miejscówek, gdzie jeszcze nie są podkrywane. Dość sporo dróg porobili, gdzie można po prostu komuś na plecy wjechać. No i mówię, mapka moim zdaniem też dla niej też jest to dobre, z tego względu, że nie ma takiej kamperiady, jak była wcześniej. No i cóż, ja standardowo zaczynając od tej strony jadę na zamek, z tego względu, żeby przytrzymać tamtą flankę, gdzie będą próbowali przejechać właśnie w stronę zamku. Właśnie, kamienie. Te kamienie tutaj są tak wnerwiające. Zawsze o nich zapominam. Na niektórych mapach są te kamyczki, ale jakoś to nie przeszkadza. Można śmiało przejechać, a tutaj akurat jest tak zrobione, że trzeba uważać, żeby po prostu gdzieś tam się nie zawiesić, jeżeli gramy na przykład czołgiem lekkim albo średnim, gdzie na przykład jak będziemy musieli uciekać. No i dobra, jest wutek. Widzę losowanie, nawet. Jest kilka dziesiątek, jest jedna arta, także nieźle. Tam w tym miejscu, gdzie właśnie staram się dojechać, będziemy mogli się, można powiedzieć, chować od artylerii, także też w miarę fajna miejscówka. Widzę, mam wsparcie tutaj jednego średniaka i jednego ciężkiego. Jest tam jaćka. Trzeba będzie na nią uważać. No i tutaj Iz, widzę, ostro szarżuje. Myślę, że piątki nie trzeba przedstawiać. Czołg dość znany. Bardzo fajne działko. Aczkolwiek czasami też płata figle. Jakimiś tam kartoflami potrafi też zarzucić. Ale uszkodzenia są dość fajne. 400 hapsa potrafimy zabrać za jednym strzałem. Także też jest dobra sprawa. Czasami potrafi wylosować dużo więcej. Dobra, mam WTK. Załadujemy sobie burzaka na niego. No, nie ruszaj się, nie ruszaj. No i dobra, dostał ładnie. 487. Ale zobaczcie, gra czasami potrafi być złośliwa. Mogłem go skończyć, można powiedzieć, ale tak wylosowało, że zawsze musi coś tam mu zostać. Temu przeciwnikowi. A czasami są takie bitwy, że po prostu w gościa walimy 5-6 razy i w jego niby weak spota, a mimo wszystko nie wchodzi. O, to jest złośliwość WOTA. O, jakie piękne motyle. Dobra, widzę, mam tutaj cały czas dojeżdżają pojazdy do mnie. Ale zaczyna nam padać tamta flanka, zobaczcie, już jest 5-2, nieciekawa sytuacja. No ja na razie nic mi innego nie pozostaje, jak skończyć tego WTK, bo WTK mimo wszystko, nawet jak jest na resztkach, potrafi jeszcze nieźle namieszać. No i tutaj zobaczcie, gościu E75, pokazuje mu, żeby się wycofał. No ale nie, chyba nie widzi tej jaćki, która tam stoi. Ja cały czas właśnie wiem, że ona tam jest i staram się po prostu na razie poczekać, aż na mnie wyjadą, a nie ja na nich. Ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, tam jest magazynek. 3-7, no pięknie się bitwa zapowiada. Ostatnio powiem wam, mam takie bitwy, że no to jest koszmar, aż dosłownie po prostu człowiek ma dość i ma chęć odłożyć pada i odejść po prostu. I to na można powiedzieć, wszystkich rodzajach pojazdu. No i zobaczcie, stał sobie ten E75, czekał, aż jaćka go zniszczy, no i się doczekał. 3-8, piękny wynik. Ale nic, bitwa trwa nadal, także nie załamujmy się. Nieraz były gorsze bitwy i dało radę wyciągnąć.
Dobra, jest KW4. No już zobaczcie, nadrobiliśmy. Jeszcze 3 fragi i wyrównamy. Dobra. Jeje mumu na mnie tu widzę, ostro jedzie i jestem 7. I powiem wam, E5 naprawdę masakrycznie dużo odbija w porównaniu właśnie do, na przykład teraz, do Chieftaina. Jeje mumu, dostał strzała w magazyn po raz drugi i pożegnał się z wieżą. Dobra, i nie ma KW4. I zobaczcie, wyrównaliśmy prawie. No ale ta Jaćka cały czas mnie tam nurtuje, cały czas mnie tam korci, żeby na nią wyjechać, no ale no nie chcę na razie tracić hapsa bez sensu. Dobra, dostała Jaćka. Cały czas przegrywamy. Na razie tak dość, można powiedzieć, statycznie to wszystko wygląda. Ale to będzie się działo. Zobaczcie, zostałem z dwoma tylko medami. Jeden 8, drugi 9. No i jest naprawdę nieciekawie. Nieciekawa sytuacja. Dobra, jest, dostała 4. Szara eminencja, to chyba kolega z Polski, pozdrawiam. Ale jeszcze jednego strzała mógłby dostać. Tak na wycofanie. No i weszło, zobaczcie, bardzo ładnie. Niby piątka ma kiepskie działo. Ale ja tak jak wcześniej wspominałem, używam tutaj stabilizatora. Mam dość dobrą załogę i czasami naprawdę to się sprawdza. Ups. Niestety nie weszło, a szkoda. Ten typ będzie miał więcej szczęścia niż rozumu. Ale chyba nie uda mi się uratować mojego CDC-ka, niestety. No i zobaczcie, kolejny strzał. No nie, dobra. To już chyba przesada. Dobra. Tu już zostaliśmy obaj. Na szczęście nie ma artylerii. To jeszcze można tutaj cokolwiek zrobić, bo jakby była arta, no to by było ciężko. Na pewno jest E4, na pewno jest Jaćka, jest ten magazyn. No i kurde, dostałem od niej właśnie ta Jaćka. Zobaczcie. Jest Wutek. Wutek, Jaćka, E4. Te niszczarki zostały. No szkoda, szkoda, naprawdę, kurczę. Z tak daleka, że ta Jaćka trafiła, no... Czasami... Dziwnie się dzieje, no ale cóż, tak jest. Szkoda, bo sporo hapsa straciłem, 1200 ponad. Dobra, tu jest szara eminencja. W4. Nic mi innego nie pozostaje, jak poczekać na niego. Aczkolwiek zaraz może mi magazyn na plecy próbować tutaj się dostać. Dobra, przynajmniej gościu wycofuje się. Dobra, nie ma go. No i zobaczcie, piątka znowu odbiła. Ups, to nie powinno wejść. Jak na razie 16 przebić, no i dobra, jest magazyn. Ajajajaj. No i kurde, te czołgi normalnie na resztkach są. Kiepsko losuje. Kolejny, a gdzie jest Wutek? Zaraz okaże się, że mam go na plecach. Tam cały czas Jaćka koczuje.
Nie weszło. Dobra, jest też wutek. No niestety. Dobra, nie ma gościa. Wutek widzę ostro tutaj raszuje na mnie. Ale to mi nic innego nie pozostaje jak jego zraszować. O, tutaj nie będę miał puszczania działa, a piątka ma niestety tylko minus 8. Poczekam aż strzeli, dobra, strzelił. Cóż, nic mi innego nie zostaje jak wyjechać po prostu. Dobra. No już powinien być mój. Dobra. No i cóż, została ta jaćka. Jedziemy po jaćkę. Tylko ja nie wiem gdzie ona teraz jest. To jest najgorsze. Na szczęście nie mam żadnego załoganta padniętego, także bez problemu postaram się ją wykryć tutaj gdzieś. Nie wiem, czy gościu po prostu miejscówki nie zmienił. A żeby to długo nie trwało, to myślę, że przewinę troszkę do przodu, tak żeby was tutaj nie nudzić mocno. No i dobra, dodamy trochę speeda E5. Przejadę przez środek mapy, może akurat gdzieś mi się go uda spotkać. Ale tutaj nic nie ma, jedziemy dalej. Chyba on stoi cały czas w tym samym miejscu, gdzie stał, na tej kampie. Gdzie tam właśnie strzała mi wypłacił. No zobaczcie, nie ma go tutaj też. Kurde, gdzie on jest? Czas już nam się pomału zbliża do końca bitwy. Fajnie by było go skończyć jeszcze. Mam już 6 pojazdów zniszczonych. 23 przebić, także myślę, że nie jest zły wynik. Dobra, jest. Jest gościu z tyłu. Tak, stoi na tej kampie, gdzie stał, tylko się odwrócił teraz. Cwaniaczek. No i dobra, walczymy z jaćką. Ja, jak widzicie, jestem na strzała. On nie bardzo, jeszcze może kilka przyjąć. No, dość ryzykowne. No, ale nic mi innego nie pozostaje. Ryzyk, fizyk. O, zobaczcie, odbiłem strzał od niego. Dobre, dobre. Dobra, jeden dostał. Ach, schował dolną płytę. A szkoda. Dobra, widzę, gościu ucieka tutaj. No nic, jedziemy. Nie wiem, czy nawet zdołałbym go ściągnąć na strzała. Nie wiem, ile jeszcze mu tam zostało, no ale ponad 400 na pewno. No, znowu odbiłem. W takiej sytuacji się mszczoł i może być niewykorzystana. I teraz cóż, ryzyk fizyk. I zobaczcie, tutaj pada strzał i to był mój błąd, bo akurat trafiłem go w górną płytę dosłownie w tym łączeniu, a tam pojazd naprawdę jest bardzo ciężko przebić, a nawet powinien odbić. No i tak właśnie się stało. Cóż, szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Też zrobiłem błąd, mogłem mu zrobić gąskę. Ale to wiecie, nie zawsze tak wyjdzie, jakbyśmy chcieli. Cóż, nie są złe uszkodzenia, moim zdaniem. Prawie 8500. Mamy pierwszą tą odznakę, także nie ma M-ki. No i patrzeć na moją drużynę, 30, które są na samym dole, zrobiły nic. Myślę, że wynik też nie jest zły. Okej, to by było na tyle. I powiem wam szczerze, że pojazd polecam. Naprawdę piątka, bardzo dobry pojazd w tym momencie jest. Także cóż, trzymajcie się, dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej.